Witam wszystkich z tej strony Tula, witam Was w serii Młody kontra Gra. I tak kochani, ostatnio bardzo duża ilość osób napisała, żebym zrobiła też męża naszej pięknej Jadzi, która właśnie jest tutaj. I bardzo Wam dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Większość Jadzia się podobała, tak ktoś mi napisał, że przydałby się chyba Aga. Tutaj Stanek taki spusza pewną zdecydowanie. Niestety tutaj takiej możliwości nie mamy. Tak jak mówiłam, no nie zmieniałam jej aż tak, ale co do Jerza, Jerzyka, Jerzyku. O kurczę, on jest tak chudy, że słuchajcie, ja tutaj, jak będę go przerabiać, ja go sobie troszeczkę pogrubię, bo ja nie będę umiała po prostu mu nic dobrać, no bo on jest tak chudy, że on w niczym dobrze nie będzie wyglądał. No taka jest, kochani, prawda. A na koniec najwyżej z powrotem go odchudzimy. No to nie bardzo da się tak, wiecie, dobrać to wszystko. No zobaczymy. Tak czy siak na pewno musimy go odmłodzić, bo wygląda strasznie staro. No i ta broda różowa po prostu jest przecudowna. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo widziałam w galerii, nawet gdzieś w komentarzach napisał, że teraz galerii zalała fala różnych monstrów. I słuchajcie, kochani, takich simów, jakichś dziwnych, zielonych, powykrzywianych. Ja nie będę robiła, bo to nie o to chodziło. Tutaj owszem była zrobiona para, która celowo nie wygląda korzystnie, żebym spróbowała jakoś ich poprawić, ale takich, wiecie, no już typowo po prostu z kosmosu. Ja nie będę robić takich simów, kochani, także takich nie przesyłajcie, ale widziałam bardzo dużo fajnych simów, więc na pewno jest w czym wybierać. No i co, słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się Jerzem, bo myślę, że no jak już teraz Jerzy wygląda dużo lepiej, no to wiecie, no i mąż też powinien, prawda? Także szybciutko tylko jeszcze raz przelecimy jego stroje. Boże święty, no on jest koszmarny, słuchajcie, ja muszę go grubić. Bez przesady. Chociaż tak, bo nie będę potrafiła mu zdobyć, tak? A na koniec go najwyżej z powrotem odchudzimy, bo no to w skrócie, on jest koszmarny, chudy. Piękny szlachoczek. No ale już wygląda przynajmniej dużo lepiej. Myślę, że jakoś bardzo go nie pogrubiłam. No ale tak jak mówię, tak jak teraz będę go zmieniała, to no muszę tak zrobić, kochani, bo nie będę potrafiła mu nic dobrać, tak? A na koniec najwyżej z powrotem go zmienię, także... Także cóż, no, zabieram się do pracy i za chwilkę do Was wracam.
Dobrze, kochani, ja już jestem, także tak wygląda jeżę, spójrzcie. No on był rudzielcem, ale to był taki najbardziej rudy z tych włosów, które mu dobrałam. I no, dawał mu też zarost, ale nie taki jak miał, jeszcze raz dla przypomnienia. Spójrzcie, jak on tu wygląda staro. Masakra. Bardzo, bardzo stara, a zobaczcie jak teraz. Teraz wygląda przede wszystkim dużo młodziej. I to jest najważniejsze. Przy facecie mam dużo mniej roboty, bo wiadomo, nie ma makijaży, takich tam, wiecie, dużo dodatków, dlatego myślę, że szybciej się go dużo robi. Tak, bo w ogóle ma tak małe stopy, że masakra. Ale tak wygląda w stroju codziennym. To jest taki właśnie zestaw. Chłopaki ze szkoły też go mają. Tutaj mamy oficjalny właśnie taki jakby płaszcz, no bo tak marynarka taka długa, sama nie wiem. Także tak wygląda. Myślę, że fajnie. Bardzo lubię te zestawy, w ogóle tego twórcę bardzo lubię. Sportowy ma jakieś tam spodnie i taką fajną bluzę. Oczywiście nie będę widziała, skąd ta bluza jest, no ale... Do snu ma dresy i koszulkę, dlatego że on jest chudy, więc chciałam go... Nie będę mu go odsłaniać, takiego udzielca, tak? Dlatego ma koszulkę. Na imprezę też mi coś wygląda fajnie. To też ma Adaś, tylko ma inne kolory, ale bardzo mi się nie podoba, także tak wygląda. I na basen wiadomo, jakieś tam katki ma. Także tak wygląda nasze jeże. Myślę, że wygląda zdecydowanie lepiej. I tak wyglądał wcześniej. Przede wszystkim bardzo staro wyglądał, tak? No i tak wygląda teraz. Teraz słuchajcie jeszcze. Proszę bardzo. Tak jak było. Zobaczcie. No, po prostu. Anorektyk niestety. Dlatego według mnie powinien być grubszy, tak jak wcześniej wam pokazałam. No ale prosiliście, żebym nie zmieniała, więc nie zmienię. Także widzieliście go już w tym jakby, powiedzmy, lepszym wydaniu, gdy jest grubszy. O, choćby tak, zobaczcie, no. No już wygląda trochę lepiej, że taki brzuch mi się dziwny robi, no ale... Ale dobra, no. Ale dobra. Miało być tak, to jest tak. Także tak wygląda. Myślę, że tak czy siak wygląda dużo lepiej. Mam nadzieję, że wam również się podoba, przede wszystkim dużo młodziej, także tutaj mamy naszą jedzę. Jeszcze raz, proszę bardzo. A słuchajcie, tak tylko wiecie, sobie zobaczę. Jakby tak jedzie, wiecie co? Odchudzić. Ja tego oczywiście nie będę tam jakoś robić, tak? Ona i tak ma jakieś takie biodra szersze zrobione. Choćby tak, o. Proszę bardzo. Jeżeli go pogrubić, spójrzcie. I wyglądają co? Okej, nie uważacie? Ja myślę, że tak. Ale to tylko tak sobie sprawdziłam, tak? Nic tak nie byłbym dorobić, także... Myślę, że jeżeli wygląda fajnie. Ale już go odchudzamy. Także cóż, kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!